Ukryty diament Legii, który zaskoczył polski futbol. Jesteś prawdziwym kibicem Legii Warszawa. W takim razie zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości o naszym klubie. I nie zapomnij o łapce w górę, to bardzo ważne, abyś nadal otrzymywał wszystkie aktualizacje. Dziś porozmawiamy o prawdziwym diamencie Legii Warszawa, który świeci w innym klubie. Tak, mowa o Macieju Kikolskim. Młody bramkarz, wypożyczony do Radomiaka Radom, był bohaterem zwycięstwa nad Pogonią Szczecin, przerywając ich serię wygranych niesamowitymi interwencjami. 20-letni Kikolski popisał się spektakularnym występem, zatrzymując groźne akcje silnych rywali, takich jak Kamil Grosicki. To jego trzeci mecz w rozgrywkach bez straconego gola, imponujący wynik. Przy takiej formie wielu już zadaje sobie pytanie. Czy Kikolski powinien być bramkarzem numer 1 Legii w nadchodzącym sezonie? Przypomnijmy, że Legia posiada wszelkie prawa do tego zawodnika, który został wypożyczony do Radomiaka bez opcji wykupu. Teraz pytanie brzmi. Kiedy zobaczymy Kikolskiego błyszczącego w barwach Legii na Łazienkowskiej? A ty, kibicu, co sądzisz? Zostaw swoją opinię w komentarzach, chcemy wiedzieć, co myślą kibice o przyszłości tego młodego talentu.